To była pracowita sobota dla liderów Nowej Prawicy i Polski Razem. Janusz Korwin-Mikke i Radosław Gowin spotkali się we Wrocławiu ze swoimi sympatykami. Jakub Mielczarek. Już przed rozpoczęciem spotkania sala była wypełniona po brzegi. Na widowni zasiadło ponad 500 głównie młodych ludzi. Chętnych na spotkanie było jednak zdecydowanie więcej. Lider Kongresu Nowej Prawicy jak zwykle nie przebierał w słowach. Otóż jego ekscelencja Donald Tusk ogłosił, że dostał zadanie, żeby nie dopuścić do zwycięstwa eurosceptyków w wyborach. Otóż domagam się Trybunału Stanu dla premiera, który jako szef władzy wykonawczej wtrąca się w wybory. Janusz Korwin-Mikke rekomendował też kandydatów z Kongresu Nowej Prawicy, którzy startują w eurowyborach z okręgu dolnośląsko-opolskiego. Są młodzi, mają silne osobowości, często prowadzą własne działalności gospodarcze. Tak o kandydatach z list Polski Razem mówił dziś lider ugrupowania Jarosław Gowin. Przekonywał, że jedyną alternatywą dla PiS-u i PO jest jego partia. Popatrzcie, to są ci dwaj politycy. Kaczor i Donald. A może Donald i Kaczor, bo trudno ich rozróżnić. Widzicie między nimi jakąś różnicę? Jak jeden podnosi podatki, to drugi zapowiada, że podniesie jeszcze bardziej. To właśnie liderom dwóch największych ugrupowań przypisywał problemy z emigracją rodaków, kolejkami w służbie zdrowia i bezrobociem. Celem dla Polski Razem jest przekroczenie progu wyborczego. Fakty, Jakub Mielczarek.